Proszę powiedzieć, kiedy po raz pierwszy zaczęły się u Pana problemy z postrzeganiem rzeczywistości? Panie doktorze, wszystko zaczęło się, kiedy Gunfire postanowił, że listopadowy piątek rozpocznie się już we wtorek. Piątek? We wtorek? Urojenia. Tak, cały świat zaczyna Black Friday w piątek, ale nie, Gunfire musiał już od wtorku. Budzi się człowiek spokojnie we wtorek z myślą, że za parę dni będzie przecena, a tu jak grom z jasnego nieba dopada go promocja. Często widzi się pan w trzeciej osobie? Co? No i żeby tego było mało, to przecenili tysiące, dosłownie tysiące towarów. I to nie o byle jak, nie jakieś tam grosze, nie, tym razem to pojechali po bandzie. Skoro nie odpowiada panu dzień, to co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić zakupy w piątek? Kto tu zwariował? Ja czy pan? Poczekać do piątku? W tym momencie ktoś mógłby wykupić coś, na czym bardzo mi zależy. I tak przeglądał pan mozolnie te tysiące produktów? Nie, no chłopcy z Gunfire'a pomyśleli o wszystkim. Zmontowali bardzo sprytny landing page. Można wyszukiwać albo po kategorii, albo po wysokości obniżki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy się zaczęło. Mój portfel zaczął do mnie gadać. Diagnoza jest prosta. Black Madness. Ale to nie problem, to nie problem. Przechodzi po tygodniu albo po pierwszych zakupach w Gunfire. Black Madness. Gunfire bardzo fajnie wszystko przecenił. Ceny są bardzo niskie. Wydawaj pieniądze. W imieniu wszystkich portfeli z całego świata chciałbym podziękować firmie Gunfire za promocję Black Madness. Dzięki niej zaoszczędziłem dużo pieniążków i czuję się pełny kasy. Sorry, jakaś stuwa utknęła mi w gardle.